Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć o odkryciach archeologicznych, które się dokonały na Krymie, ponieważ odkryto kilka dużych, wielkich piramid. To są piramidy bardzo, bardzo stare, mają po 20 tysięcy lat, są z epoki bardzo dawnej. Odkryto te piramidy przy wierceniach pewnych studni, które wiercono właśnie na Krymie, w poszukiwaniach wody. I po prostu odkryto wielkie struktury megalityczne, które są mniej więcej podobne do piramid w Egipcie. Tyle, że te piramidy już są po prostu przykryte, aż do czubka piramid dosięga po prostu powierzchnia gleby, ponieważ mają po 20 tysięcy lat, są o wiele starsze od piramid, które są w Egipcie, które mają po 5 tysięcy lat. Także więc, drodzy kochani, te piramidy mają również odpowiednie figury w postaci Sfinksa, może trochę w innej formie, ale po prostu są też wykute w skale. I te piramidy układają się w pewne takie linie, które łączą się prostopadle z Anglią, ze Stonehenge. Właśnie w tym miejscu, gdzie się po prostu tworzą prostą linię, która się po prostu łączy nie tylko z Anglią, właśnie z tym Cromlechem, z tą strukturą megalityczną, która jest w Anglii, ale również piramidy łączą się z innymi miejscami, z innymi piramidami, są połączone jakby taką linią. Prawdopodobnie przez naszą Ziemię przechodzą pewne siatki energetyczne, gdzie przechodzi energia i tą energię jakby te piramidy po prostu kumulują w sobie, przetwarzają ją, no, łączą się z kosmosem. No to po prostu te piramidy, chciałbym tylko podkreślić, że zostały odkryte właśnie na Krymie. Ja podejrzewam, że właśnie wojna, która tam wybuchła z Ukrainą, to właśnie prawdopodobnie chodziło właśnie o to wielkie odkrycia archeologiczne, a nie chodziło tak naprawdę o ten teren, czy tam o ten półwysep, tylko chodziło tak naprawdę o coś bardzo, bardzo większego. I te odkrycia znaleziono w środku statuły, znaleziono artefakty, znaleziono no, rzeczy, które są technologicznie bardzo zaawansowane właśnie w tych piramidach i trwają po dzień dzisiejszy, drodzy kochani, badania, bo tych piramid jest przynajmniej z tego, co ja tutaj słyszałem, jest ponad około 7 piramid bardzo wielkich i właśnie przechodzą przez właśnie ten cały półwysep krymski. W pewnej takiej linii, która jest lekko zwrócona w lewą stronę właśnie w kierunku Europy. To by było mniej więcej na tyle, właśnie taka wzmianka o tych piramidach, że one zostały odkryte, są to olbrzymie piramidy, struktury megalityczne, badania określają to na 20 tysięcy lat mniej więcej, również są tam szkielety zwierząt, które żyły w tamtej epoce i tak dalej, i tak dalej. Naczynia obrzędowe, struktury ze złota, struktury z innych metali, wszystko to razem jest właśnie w tych piramidach. Jak również sarkofagi odpowiednich przywódców, odpowiednich królów, którzy żyli w tamtej epoce, również są właśnie w tych piramidach zakonserwowane. Także to by było na tyle. Ja jeszcze raz od siebie zapraszam Was na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Żegnam się serdecznie i do widzenia.